Zgadza się i dziękuję. Znaczy, no perfekcyjnie to nie było, bo jednak ten lądowanie nie podobało się mi, no trenerom raczej też nie, więc no, to jest taki mankament, to skok był bardzo fajny i myślę, że mogę być zadowolony z tego dnia. No to jest mój pierwszy medal złoty mistrzostw Polski, także to jest coś... Coś tego jeszcze nigdy nie zdobyłem, więc na pewno daje to takie fajne emocje. No a poza tym myślę, że trzeba to traktować jako kolejny etap przygotowań do zimy i jak na razie on idzie dobrze. Znaczy to nie ma co rozgraniczać pomiędzy obawianie się rywali, bo każdy musi skoczyć tak jak potrafi, a jakie są wyniki na końcu, to się dowiadujemy dopiero po dwóch skokach i tutaj nie ma jakby kalkulowania, kto może być lepszy, kto może być gorszy. Trzeba zrobić swoje po prostu. A jesteś trochę zaskoczony? Znaczy się nie zaskoczony. No skakałem dzisiaj dobrze i ostatnio też na treningach całkiem fajnie mi to wychodziło. Więc nie kalkulowałem nigdzie, gdzie jakie mogę miejsca zajmować, ale po prostu wiedziałem, że dobrze się mi skacze i to mi dawało radość, więc nie miałem się czym tutaj zajmować innym, tylko sobie dalej skakać. Który ze skoków oceniasz lepiej? Jeżeli chodzi o próg, to zdecydowanie drugi, bo ten był taki już naprawdę z werwą, był taki fajny skok. No, lądowanie tam nie wyszło, no ale cóż, taki mój mankament, jeden. No to teraz koleżanki, do witaj Krzysztofie. Szybka ocena swoich skoków dzisiejszych. Bardzo dobre, powtarzalne. Nie mam na co narzekać, bo lepsze jak na treningach dużo poprzednich tutaj na obozie. Jesteś ogólnie w formie, świadczą o tym wyniki letniej Grand Prix, teraz tutaj podium tak samo. Tak, no jak na razie nie mam na co narzekać, cały czas to idzie do przodu, pozostaje się tylko cieszyć. Serio, trudne dzisiaj miałeś dużo problemów. Oto, to sam nie wiem z czego one wynikły, to było tak, że trochę przyszliśmy tutaj późno, a nawet nie zdążyłem dobrze rozgrzewki zrobić. Taka to była rozgrzewka tylko chwilowa i nie mogłem tak sobie dobrze skoczyć, no ale już przed pierwszą serią. Bo zrobiłem tak jak zawsze, no i wszystko wyszło. Okay. Wracając z dalekiego wschodu, miałeś jakieś problemy aklimatyzacyjne, żeby tutaj z powrotem... Miałem dwa dni takie, byłem taki trochę, jakby nie wiem, jakby to powiedzieć, taki jakby... Niewyspany? Nie, taki nie do życia, no. 49 godzin, policzyliśmy, że od wyjazdu do hotelu do przyjazdu do domu trwało to 49 godzin. No to jest bardzo dużo, no i te wszystkie przesiadki i czekania, no i... Tak się to wszystko złożyło, ale na trzeci dzień już wszystko funkcjonowało tak, jak miało. Rok temu to chyba też było srebro, prawda? Ale ten mistrzostw Polski. Można powiedzieć, że taka kontynuacja, potwierdzenie tego, że... Tak, można tak powiedzieć. No masz power teraz, w sumie widać elegancka forma. Nie boisz się, że możesz dostać zadyszki na początku sezonu zimowego? No ja o tym nie myślę. Cieszę się z tego, co jest, a specjalnie źle nie będę skakał, żeby wiadomo. Żeby później nie myślę o tym, po prostu cieszę się z tego, co jest i mam nadzieję, że tak będzie, albo nawet lepiej. Dobra. Nie, powtórzyłem w sumie, bo w zimie, nie pamiętam dokładnie którego roku, też zająłem drugie miejsce. Ale pierwszy medal od dłuższego. Tak, tak. Jak oceniasz swoje skoki dzisiejsze? Oceniam takie pozytywne, równe, mogę być z nich zadowolony w sumie. Ten konkurs uważam za udany całkiem. Nie było jakichś tam problemów z moją techniką tam. Ogólnie zadowolony. A uważasz, że był sprawiedliwy, czy jednak troszeczkę wiatr kręcił? Myślę, że był taki w miarę był sprawiedliwy, no bo troszeczkę ten wiaterek trochę tu niekorzystny dla zawodnika z tyłu. Ale to chyba dla każdego tak było. Więc on tak stał dzisiaj w miejscu, tak można powiedzieć, z taką tendencją troszkę w plecy. A jakbyś swoją formę w ostatnim czasie ocenił? Powiem tak, że od Hakuby mi się zaczęło super skakać i taka równa całkiem. Jeszcze tam trochę brakuje, żeby to jeszcze podciągnąć, bo są na pewno jakieś tam coś takiego, żeby... być lepszym i dążę bardziej do perfekcji, więc myślę, że się z czasem uda. Wyglądasz trochę na zmęczonego po tych Hakubie? No to też możliwe, no ale no
wyglądam, no bo dzisiaj był też w sumie ciężki konkurs. No. Tak jak konkurs, bo trzeba się do każdego rozgrzewać, no to człowiek później przy tym trzecim skoku już taki jest. Polska kiedyś poznała twoje problemy ze wzrokiem, jak teraz wygląda ta sprawa? No na razie od zimy, tak jak ten, mam soczewki, skaczę i czeka mnie operacja. Nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej będzie i no i będę się mógł tutaj włączyć do treningów takich normalnych, już będę trenować i będę walczył. Mhm. Ale teraz trenujesz jakoś inaczej? Nie, no tak ogólnie powiedziałem, że będzie na pewno inaczej, tak po prostu widzieć cały czas normalnie niż się tymi soczewkami bawić. No dokładnie. Dzięki. Zdrowia i powodzenia. No, dziękuję.